Witaj, nazywam się Marcin Kogowka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a to jest film z serii Inspiracji Miesiąca. Dzisiaj opowiem o materiałach, które zainspirowały mnie w kwietniu, o książce i o książkach i o serialu. Może zacznę od serialu, który jeszcze cały czas trwa na Netflixie. Jest serial Ostatni Taniec, film o Michaelu Jordanie, ale tak naprawdę o całej drużynie Chicago Bulls, i pokazany jest tam, jaką drogę ci ludzie przeszli, jak bardzo musieli być zaangażowani, jak dużo pracy w to włożyli, jaką mieli obsesję niemalże, ale też z jakich miejsc startowali. To jest dla mnie bardzo interesujące i ciekawe, że czasami patrzymy na tych ludzi właśnie z pierwszych stron gazet i myślimy sobie, o, ale fajne życie, ciekawe jak do tego doszli, tak? No i właśnie tam jest odpowiedź na to, jak do tego doszli, bo praktycznie nikt z nich nie miał idealnych warunków, wszyscy swoją ciężką pracą i walką doszli do tego, do czego doszli. A serial ten pokazuje też, że już w trakcie, kiedy my oglądamy ich z pierwszych stron gazet, tak? Kiedy my ich oglądamy w telewizji, to oni w tym czasie też mają przerąbane, tak? Że oni w tym czasie też mają naciski ze strony menadżerów, czy ze strony trenerów, tak? Czy właścicieli klubu. Dla mnie niesamowita jakby historia i jako fan. Zresztą polecałem tutaj też biografię, tak? Michaela Jordana. No i polecam teraz ten serial. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajny, aż się nie mogę doczekać kolejnych odcinków. Przechodząc do książek. Co robią ludzie sukcesu przed śniadaniem? Bardzo fajna książka, w której jest opisane i co robią przed śniadaniem, bo taki jest tytuł, ale też jak planują weekendy, tak? Co robią w weekendy? No już trochę zdradziłem właśnie, że planują, tak? Weekendy. W jaki sposób podchodzą do pracy? Trochę też o takich ograniczeniu mediów właśnie gdzieś tam, o tym, jak media cyfrowe, gdzieś się media społecznościowe, jak na nas wpływają, jak nam zabierają czas, w jaki sposób ludzie, którzy odnoszą duże sukcesy, jakkolwiek rozumiane z różnych dziedzin, tak? To nie tylko finansowe czy popularność, ale w ogóle sukcesy, które odnoszą, no to jest pokazane w tej książce bardzo fajne. Lekko się czyta, szybko i polecam tą książkę. Myślę, że będzie dość mocno związana z kolejną książką, o której chcę powiedzieć, a nazywa się Cyfrowi Minimaliści. I książka, którą wczoraj skończyłem czytać, i zrobiła na mnie tak potężne wrażenie, że jeszcze raz postanowiłem sobie nowe cele powyznaczać. Zresztą ten rok tak weryfikuje wszystkie cele, że stwierdziłem, że nie, no muszę jeszcze raz przejrzeć to wszystko, jakie mam cele. Zresztą tak jak wiecie pewnie z mojego filmu z postanowień noworocznych, że średnio co kwartał sobie wyznaczam cele roczne i weryfikuję, zmieniam i wracam do tego, gdzie jestem, co dobrze poszło, a co nie poszło. I tak po tej książce też zdecydowanie mówię, muszę do tego wrócić i trochę jeszcze bardziej ograniczyć media społecznościowe. Jak sobie tak o tym myślę, to tak jak ta książka zresztą mówi, to nie o to chodzi, żeby to anulować, tak, żeby całkowicie usunąć, no bo sam jestem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, tak, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tak, ale tu na YouTubie jest podcast, to wszystko są gdzieś tam media społecznościowe, jakiś content przekazywany, tak, no i to wszystko gdzieś tu dla was przygotowuję, dla was, dla siebie, tak, jak w ramach promocji, w ramach dzielenia się wiedzą, natomiast właśnie myślę, że sam jak korzystam, to im mniej korzystam, tym mądrzej z tego korzystam i zostawiam rzeczywiście te osoby, które obserwuję, tak, które śledzę, to zostają jakby taka jest coraz lepsza wartość, którą dostaję, tak, coraz lepsza treść. I staram się zrobić tak, że nawet jeżeli będziecie ograniczać to jednak, żebym ja pozostał w tych, które najdłużej zostaną w tych mediach, których będziecie oglądać, czy bardziej osoby, które będziecie śledzić i oglądać w ramach tych mediów społecznościowych, czy YouTube'a, tak jak tutaj, czy podcasta. Będziecie słuchać, oglądać i się edukować. Kolejne dwie książki. Tomasz Pruska, tak? Mam nadzieję, że dobrze to ten. Tomasz Pruska napisał dwie książki. Jedna się nazywa Kiss, a druga Pigs. I obie te książki to jest można powiedzieć chyba thriller, tak, ale na zasadzie takiej, że część tych rzeczy, które są w tej książce, podobno wydarzyły się naprawdę. Zostały zmienione imienia, czy tam dane nazwy firm, tak, natomiast to jest o polskiej giełdzie, o tym, o polskiej, a kolejna część już później o światowej, tak, o tym, w jaki sposób gdzieś tam były problemy w Grecji, we Włoszech, to jest w tej kolejnej części, a w pierwszej, jak to wyglądało w Polsce, tak, jak można powiedzieć, rządowe różne instytucje czy zarządy państwowe wpływały na giełdę, na wyceny, na to, co się tam działo i co się działo z ludźmi, którzy próbowali coś zmienić, którzy chcieli zacząć tak rzeczywiście bardziej kapitalistycznie działać.
No, ja się tak kręciłem, że jak zacząłem słuchać pierwszej książki, to siedziałem do trzeciej w nocy. Mówię, no wiem, że już powinienem iść spać, ale wow, dawno mnie nic tak nie wciągnęło. Kolejną już później trochę bardziej rozsądnie bym powiedział słuchałem, tak, ale obie te książki bardzo polecam, bo to są książki, które są w tematyce takiej biznesowej, giełdy, inwestowania, trochę polityki, tak, i zostajemy, ale w tak bardzo dobrze napisane życie. Myślę, że aż takich super powieści nie piszę, tak jak filmy też są trochę zawsze podkoloryzowane, czy książki jakieś, to są tak wyciągnięte te najfajniejsze momenty, ale jak możesz napisać coś tak jak, a widać, że tutaj autor no, potrafi pisać, no to, to naprawdę fajnie się tego czyta i bardzo fajny jest to materiał. Ostatnią książką. Ja chciałem w ogóle wam powiem nagrać osobny odcinek na temat tej książki, bo jestem zachwycony. I to jest książka Janiny Bong, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nagrodę Nobla. No i to jest niesamowite, jak można o statystyce, o matematyce opowiadać w taki sposób, że ja się czułem, z jednej strony czułem, że się uczę rzeczywiście i że zaczynam rozumieć pewne rzeczy. Część rzeczy rzeczywiście już jakby miałem przerobione i taką teorię gdzieś tam znałem. Natomiast w tak piękny sposób jest to opowiedziane, z tak dużą ilością humoru, chociaż Janina nie wiem, czy się z tym zgodzi, że to jest humor, może powie, że ona po prostu normalnie tak, tak ma, tak funkcjonuje, natomiast to jest tak pięknie napisane, tak dobra książka, tak, tak jak mówię, tyle humoru. Z jednej strony czułem się jak na świetnym wykładzie, z drugiej strony jakby, tak jakbym był na jakimś stand-upie. Mimo, że człowiek słucha o matematyce, o statystyce, to nie chcę przestać tego słuchać, więc no, czego chcieć więcej, tak? I to jest moja ostatnia rekomendacja na, jakby na ten miesiąc, czy właściwie moja inspiracja zeszłego miesiąca. Jestem zachwycony tymi książkami. Myślę, że mam dużo, dużo szczęścia. W tym miesiącu chcę przeczytać przynajmniej jedną jakąś książkę taką typowo motywacyjną. Może mi polecicie jakąś fajną książkę taką motywacyjną. A o tym szczęściu mówię dlatego, że ostatnio słucham albo czytam same takie książki, które od razu po prostu są strzałem w dziesiątkę. Nie czytam ich tak dużo, jak jeszcze w zeszłym roku, tak? No bo w tym miesiącu, nie wiem, chyba 6-7 przeczytałem. To jest mniej niż to, co w zeszłym roku. Natomiast ilość trafionych książek, no to właściwie nie mam takich, które by mnie nudziły albo by mi się nie podobały. Być może dlatego też, że dużo biorę gdzieś tam z rekomendacji, że jak osoby, które znam, lubię, szanuję, wiem już, co polecały, tak? Gdzieś teraz coś nowego polecają, albo autorów, tak? Których już znam i teraz czytam, no to są od razu takie strzały w dziesiątkę, ale jest naprawdę dobrze, są bardzo fajne te książki, także cóż, polecam przynajmniej jedną z tych książek, czy też filmu, serialu, tak, sobie zobaczyć, bo to zawsze gdzieś tam zostajemy w temacie takim około biznesowym, rozwojowym i nawet jeżeli coś jest, można powiedzieć, nie jest typowym poradnikiem, no to jak to mówi Kamila, mądry człowiek wyciągnie, Kamila Rogińska, tak, no to mówi, że mądry człowiek to i ze słabego z kolei coś wyciągnie, tak, a nie polecam tu rzeczy słabych, tylko rzeczywiście dobre rzeczy polecam, więc myślę, że każdy coś dla siebie tutaj dobrego wyciągnie. Tyle, jeżeli chodzi o inspirację. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, do słuchania podcastów, no i zapraszam was też na inne moje media społecznościowe, tak, na Instagram, na Facebook, tam też, czy na LinkedIn, tak, tam trochę inną wiedzą się też dzielę, inne rzeczy przekazuję, no i tam jest dużo bardziej kontakty takie biznesowe. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.